W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za kolejny wielkopostny tydzień, który pozwoliłeś nam przeżyć. Wielbimy Cię za wszystko, co dla nas robisz. Zawsze jesteś, czuwasz, opiekujesz się nami każdego dnia. Składamy Ci dzięki za to, że znów możemy spotkać się tutaj na wspólnej modlitwie. Boże, prosimy, błogosław nam na nowy tydzień. Pozwól, by wysłuchane dziś słowa Ewangelii zapuściły korzenie w naszych sercach, byśmy zawsze kierowali się miłosierdziem, zrozumieniem i życzliwością, byśmy nigdy pochopnie nie osądzali naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy żyją inaczej niż my. Błagamy, naucz nas prawdziwego dobra. Otwórz nasze serca na każdego człowieka, którego spotkamy w rozpoczynającym się tygodniu. Zawierzamy Tobie nas wszystkich tu zgromadzonych, nasze rodziny i tych, z którymi mamy trudne relacje. Bądź przy nas. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!